Na tej lekcji powiemy sobie o maskach, czyli jak działają maski w gimpie, jak się je wykorzystuje i właściwie do czego one służą. Generalnie maski są wykorzystywane do robienia takich dosyć ciekawych efektów specjalnych i zobaczymy właśnie, jak to się robi. Na początek mam przygotowane tutaj dwie warstwy. Dwie warstwy różnych zdjęć o tej samej wielkości. I teraz, w jaki sposób dodajemy maskę? Klikamy na warstwie, która jest tą warstwą u góry, albo na warstwie, do której tą maskę chcemy zastosować. Prawy przycisk myszy i mamy coś takiego jak dodaj maskę warstwy. Więc jeśli wybierzemy sobie dodaj maskę warstwy, tutaj mamy kilka takich opcji, gdzie oczywiście biała to jest bez przezroczystości, czarna to jest pełna przezroczystość. Oczywiście zostawiam sobie białą. Dajemy dodaj. I w tym momencie obok pojawia się takie drugie okienko, gdzie już jest ta maska, tak? I teraz jeśli będziemy się przełączać pomiędzy jednym a drugim elementem na tym poziomie warstw, to biała otoczka oznacza, że jesteśmy w edycji, w tym momencie jestem w edycji obrazu. Więc jeśli wybiorę sobie, prawda, jakiś pędzelek, no może wybiorę sobie ołówek, żeby było pewne rzeczy lepiej widać, bo ołówek nie ma czegoś takiego jak rozmycia. Jest kolor czarny wybrany i teraz jak będę miał zaznaczoną właśnie warstwę na obrazie, to po prostu maluję czarnym kolorem. Natomiast jeśli ja kliknę na maskę, to wówczas będę czarnym kolorem powodował wymazywanie obrazu. Tak jakby zadziałała gumka. Aczkolwiek nie ta gumka, którą mamy w tym miejscu, bo ta gumka czegoś takiego nie robi. Ta gumka maluje kolorem tła, prawda, które jest ustawione na biało, czyli tym dolnym. Natomiast tutaj już maska pozwala nam na fizyczne usunięcie fragmentu obrazu, tak jakbyśmy faktycznie mazali przy pomocy tej gumki. Maski warstw działają generalnie na odcieniach szarości. Jeśli ja na przykład wybiorę sobie kolor czerwony i będę chciał malować po tej masce, no to widzimy, że już w tym momencie nie mam pełnego wymazania, bo teraz już jest na zasadzie takiej półprzezroczystości się to dzieje, prawda? Jeśli teraz na przykład biorę taki ciemniejszy niebieski kolor, prawda, i zaczynam malować, czyli tutaj już mamy już nie jest wymazane całkowicie, tylko jest półprzezroczyste. Wszystko zależy od odcienia, jaki wybierzemy. Tu wybrałem taki jasny zielony i widzimy, że już w tym momencie niektóre obszary przezroczyste zamalowuję, a niektóre wymazuję, ale na zasadzie półprzezroczystości, czyli wszystko zależy od odcienia. Czarny kolor całkowicie wymazuje, biały kolor powoduje, że przywracamy nasz obraz. Tak działa właśnie maska. I teraz, gdybyśmy chcieli zobaczyć, co na tej masce tak naprawdę mamy, to możemy wejść w jej tryb podglądu. Jak to zrobić? Przytrzymujemy klawisz Alt i klikamy na maskę. I wtedy mamy podgląd, to co pomalowałem na masce. Jak widać, kolory, które wykorzystałem, one zostały zamienione na ich odpowiedniki w odcieniach szarości. Jeśli chcemy, jeśli jeszcze raz z Altem klikniemy, no to wtedy wyłączamy podgląd maski, czyli z klawiszem Alt mamy podgląd. Podgląd widoczny jest poprzez zieloną taką ramkę dookoła obszaru maski. Można również wyłączyć działanie maski, to robimy to wtedy z klawiszem Ctrl. Jeśli przytrzymam klawisz Ctrl i kliknę na tej masce, pojawia się taka czerwona obwódka, co oznacza, że maska jest w tym momencie nieaktywna, wyłączona. Czyli Ctrl, lewy przycisk myszy, włączamy, wyłączamy maskę, Alt i lewy przycisk myszy, włączamy podgląd i wyłączamy podgląd maski. I teraz można również tutaj na tej masce po prostu sobie, jeśli chcielibyśmy przywrócić naszą maskę, którą mieliśmy normalnie, to trzeba zamalować całość na biało, albo zawsze możemy usunąć maskę warstwy.
Klikając na nią prawy przycisk myszy, mamy opcję usuń maskę warstwy. Jeśli to zrobimy, wtedy automatycznie wracamy do obrazów, czy też do warstw, które tych masek nie posiadają. Ale ja oczywiście, no i też warto zwrócić uwagę, że nawet czy jest maska, czy nie ma maska tej maski, to tak czy siak pojawia się biała otoczka, co oznacza, że jesteśmy w danym momencie w edycji danej warstwy. Więc ja oczywiście dodam ponownie maskę. Gdzieś tam już. Dobrze, koloru białego oczywiście. I teraz na przykład, co mogę na tą maskę, można sobie włączyć ten podgląd, czyli z altem. I na przykład chciałbym zrobić taki efekt gradientowy przepływu, na przykład ze zdjęcia w zdjęcie. Oczywiście można to zrobić na różne sposoby, ale też można wykorzystać do tego doskonale maskę. Czyli wybieram gradient, oczywiście sobie preparuję kolory, chyba że w gradientach są takie kolory, ale jest taki kolor czarno-biały, tak jak widać. No i w tym momencie możemy sobie na tej warstwie no, taki gradient utworzyć. Oczywiście z klawiszem Ctrl robimy idealnie linię prostą. Możemy sobie oczywiście również nasycić w ten sposób, czyli tutaj położenie, dajmy na to, czy też to rozmycie, żeby było krótsze. Mamy kolory, jeszcze tam można postawić, ale to są wszystko opcje związane z gradientem. No i teraz jak taki gradient sobie zastosujemy i wyłączę podgląd maski z klawiszem Alt, no to właśnie mamy ten efekt zastosowany, czyli po prostu kolory czarne stały się przezroczyste, to co było właśnie gradientem, no to mamy ładne rozmycie, ładne przejście z jednego obrazu w drugi. Jak jeszcze można to zrobić, wykorzystać? No na przykład możemy sobie tutaj, gdzie jest ten gradient, wybrać gradient, ale na przykład dobrze, kolory te same zostawiamy. Jak damy różne kolory, to będziemy mieć oczywiście różne odcienia szarości, ale możemy zmienić sobie kształt, czyli możemy wybrać kształt na przykład spiralny i zastosować kształt spiralny, prawda? Czyli na przykład może być takie zagęszczenie, mniejsze, większe zagęszczenie może być. Dobrze jest włączyć nadpróbkowanie adaptywne, aby tych pikseli nie było widać. Oczywiście też można sobie tutaj tym parametry, chociaż te parametry tutaj ustawione są na tyle dobre, że właściwie nie trzeba tu niczego zmieniać. I w tym momencie, jeśli sobie taką, taką maskę zastosujemy i teraz sobie wyłączę podgląd, to mamy taki efekt, którego no, raczej trudno było uzyskać w sposób taki, powiedzmy, tradycyjny. Szukając, czy też poprzez mieszanie trybów warstwy. Czyli jak widać, zadziałało to w ten sposób, ta maska. Dość ciekawy efekt sam w sobie. Jak jeszcze możemy te maski wykorzystać? No ja może wycofam ten efekt tej maski, albo Ctrl-Z, to wróciłem do edycji tej maski. I równie dobrze można na przykład zastosować jakiś deseń. Więc jeśli sobie wybierzemy wypełnienie desenia, mamy tutaj różne te desenie, na przykład tu jest taki deseń, błoto się nazywa, oczywiście wypełnienie całego zaznaczenia, mamy taki właśnie deseń, który wygląda w ten sposób. Jeśli sobie przerzucimy się, proszę bardzo, mamy ten efekt widoczny. Czyli jak najbardziej możemy również w maskach stosować desenie. Co jeszcze? Oprócz tego, że coś można na tym narysować, że można zastosować gradienty, że można wykorzystać desenie, ale co jeszcze można zrobić? Można jeszcze dodatkowo te maski jeszcze dodatkowo mieszać. W jaki sposób? No, wezmę sobie jeszcze, powiedzmy, jakąś warstwę utworzę, na przykład dorzucę sobie warstwę cegły, tak? Dorzucam warstwę cegły. No trochę ją może rozciągnę, żeby ona wypełniła cały obraz. Nie musi być dopasowana. Dobra, dam skaluj. Można dać obraz dopasuj. Warstwa dopasuj warstwę do wymiarów obrazu, żeby było identycznie. No i teraz do tej
warstwy, którą wstawiłem jako nową, dodam sobie kolejną maskę, tak? Czyli wstawiam, klikam prawy przycisk myszy, no i dodaj maskę warstwy. Oczywiście, jak zwykle, białego koloru, dodaję tą maskę. No i na tą maskę ja zastosuję sobie właśnie teraz gradient spiralny, tak? Bo tam akurat był gradient ustawiony, nie gradient, tylko deseń był ustawiony, a teraz tutaj dodam gradient jeszcze spiralny, dlatego, żeby zobaczyć, jaki będzie końcowy efekt całości. Tak, czyli mamy ten gradient zastosowany i wyłączę podgląd tej maski. I proszę bardzo, mamy obraz, który jest zniekształcany, czy też interpretowany przez maskę spiralnego gradientu, a poniżej drugi obraz, który jest interpretowany przez maskę z deseniem. Czyli w ten sposób udało się nam pomieszać te efekty tych masek na warstwach. I tak można robić w nieskończoność. Ale to jeszcze oczywiście nie wszystkie możliwości, jakie nam maski dają. Kolejna rzecz to, powiedzmy, że ja już sobie, no dajmy na to, wyrzucę tą warstwę na samej górze i tutaj w tym miejscu mam tą maskę, jaką mam, ale ja ją sobie usunę i stworzę nową maskę, zupełnie czystą. I teraz chciałbym na przykład zastosować maskę z jakiegoś obrazu, tak? Bo jeśli chodzi o wykorzystanie gradientów czy wypełnień i tak dalej, to jest to dość proste. Natomiast troszkę komplikuje się sytuacja w momencie, gdy chcemy stworzyć maskę z jakiegoś innego zdjęcia. No to wtedy już to wygląda trochę inaczej. Ja tutaj mam takie zdjęcie. Dobrze, żeby było to zdjęcie oczywiście w takich kolorach, no dwóch, żeby tych kolorów nie było za dużo. Ale to jest oczywiście po to, aby pokazać, jak to działa. Mam takie logo Toyoty na przykład, mam, prawda? Logo Toyoty, ja sobie to otworzę jako osobny plik. To jest właśnie to logo, jak widzimy, tych kolorów nie ma za dużo, ale jest to generalnie zdjęcie. I teraz jak to można wykorzystać na masę? Są dwa sposoby. Jeden to potraktować to zdjęcie jako po prostu deseń, tak? Czyli wystarczy, że skopiujemy to zdjęcie, Ctrl-C, wrócimy sobie do naszego obrazu, wejdę w podgląd maski i teraz tutaj wykorzystam jako deseń, tak? Czyli wypełnienie kubełkiem, deseń, jeśli wybierzemy w ustawieniu deseni, zawsze w lewym górnym rogu, pierwsza kratka to są właśnie wszystkie skopiowane elementy, które są traktowane jako deseń, prawda? Czyli wybieram to i teraz klikam i proszę bardzo, mam to gotowe, tak? Wyłączę podgląd maski i działa, tak? Wygląda to całkiem nieźle, ale to jest mimo wszystko deseń, więc tak naprawdę powieliły mi się te obrazy na tyle, ile mogło się tam zmieścić, prawda? Więc jak zrobić, żeby mieć tylko jeden obrazek? No to wtedy sytuacja wygląda znowu nieco inaczej, więc ja sobie oczywiście to wycofam i wyłączę podgląd maski, tak? Maska jest wybrana jako ten element do edycji, bo jest biała ramka dookoła niej, mimo wszystko, chociaż trudno to zauważyć, ale dopiero jak przeniesiemy się na edycję warstwy, no to wtedy widzimy, że trochę zmniejsza się to pole białe, tak? A tak to jest trochę większe. I teraz jestem w edycji tej maski. Teraz w jaki sposób wykorzystać zdjęcie nie jako deseń? Jeśli skopiuję sobie to zdjęcie, czyli Ctrl-C, wracam do tego mojego obrazu i tutaj wklejam Ctrl-V, tak? Pojawia się właśnie oderwane zaznaczenie, ale już w tym momencie przy edycji tej maski pojawia się już z tym efektem maski. Tylko tyle, że jeśli zostawimy to w takim układzie, to już w tym momencie nie będziemy w stanie dodać żadnego tekstu, czy też nie będziemy w stanie dodać jakichś innych zdjęć, czy dodać kolejnych warstw i tak dalej, czyli właściwie nie będzie można już dalej pracować. Więc
musimy coś z tym zrobić, bo cały czas pracujemy w oderwanym zaznaczeniu. I teraz z podpowiedzią przychodzi nam w ogóle całe to okienko warstw. Tutaj na dole właśnie podpowiada nam GIMP, że na zielono podświetlona jest kotwica, czyli zakotwicza oderwaną warstwę, tak? Czyli oznacza to, że jeśli chcemy, aby ten obraz wszedł na maskę, trzeba po prostu go zakotwiczyć i to też właśnie uczynię. Klikam i proszę bardzo, jak widzimy, nam na masce już teraz jest to zdjęcie zakotwiczone, tak? Czyli w tym momencie połączyło się z moją maską. I tak samo zadziała to, jeśli na przykład byśmy chcieli dodać tekst, prawda? Bo kolejnym takim elementem, który no, chcielibyśmy jeszcze zastosować, to będzie ten tekst. Więc jeśli sobie wybierzemy oczywiście ten tekst, a powiedzmy tutaj na dole, Toyota, tak? Tutaj powiedzmy, że ustawię sobie jakąś tam czcionkę, kolor oczywiście czarny, sobie ustawię tak, żeby on się mi wyciął ładnie, no i teraz przesunę sobie ten napis gdzieś powiedzmy w to miejsce, tak? I jak widać, jeśli chodzi o warstwę z tekstem, jest to też warstwa zupełnie osobna. Warstwa zupełnie osobna. Co w tej sytuacji trzeba zrobić, żeby ten tekst nam tutaj wskoczył? Bo jeśli nawet byśmy chcieli to zrobić, tutaj niby on widzi go, prawda? On go niby widzi, ale go nie stosuje. Go nie stosuje tego tekstu, prawda? Tutaj też nie ma możliwości, no spróbować przenieść, no też się nie da, tak? Czy można tutaj bezpośrednio napisać tekst w tym miejscu, tak? Jakiś? Można wpisać, ale zauważmy, że on się tworzy generalnie jako osobna warstwa, więc tak naprawdę nic nam to nie daje. Więc jeśli taki tekst byśmy chcieli zakotwiczyć w tej warstwie, to musimy postępować z nim dokładnie tak samo. Czyli robimy sobie, kopiujemy i wklejamy tą warstwę. Kopiujemy, wklejamy tą warstwę i ją po prostu tutaj będziemy zakotwiczać, tak? Zakotwiczać, tylko w tym momencie mi się to zakotwiczyło jako obiekt graficzny w tym miejscu. Więc aby tak się nie działo, ja tą warstwę z tekstem sobie przesunę gdzieś tutaj na dół. Teraz sobie skopiuję. Tak, to oczywiście to oderwane zaznaczenie, dobra, bo to on się mi teraz pogubił troszeczkę, więc postawię sobie tu, czyli tak, skopiuję sobie, teraz wybiorę edycję maski, prawda? Czyli jestem, że jestem w edycji tej maski, wklejam i teraz dopiero przy edycji maski oderwane zaznaczenie się pojawiło w tym miejscu prawidłowo i teraz zakotwiczymy, tak? Zakotwiczymy i to już tutaj jest. Tak jak wyłączę, zobaczmy, czy on się tutaj mi pojawił. Też nie widzę. A, pojawił się tylko, pojawił się na środku mojego obiektu. To jest właśnie to, że on się pojawia na środku mojego obiektu i ten napis gdzieś tutaj jest. Aha, bo on jest czarny, więc się rzeczy widać, że tutaj się wyciął w tych miejscach. I tak to właśnie wygląda. Dlaczego on się pojawił na środku? Bo sam obiekt tekstowy był mały w sobie. Więc żeby zrobić to tak, aby ten napis nie pojawiał się na środku, ja sobie jeszcze tutaj wycofam, tak żeby ten tekst jeszcze tutaj był, to musimy sobie tą warstwę dopasować do wymiarów obrazu. Czyli warstwę tekstową bierzemy, warstwa dopasuj do wymiarów obrazu, wtedy cały obraz będzie jako pole i teraz dopiero jeśli sobie to skopiujemy i tutaj sobie wkleimy przy zaznaczeniu oczywiście maski i teraz jak damy zakotwiczenie, to już teraz
będzie to prawidłowo. Ja już teraz usunę tą warstwę z tekstem i teraz już jest prawidłowo. Czyli generalnie, jeśli chcemy, aby umiejscowić jakiś obraz, czy też tekst w miejscu, w którym chcemy, to musimy zawsze tą warstwę z tym tekstem, czy też z tym obrazem, musimy zawsze dopasować do wymiarów obrazu. Czyli w ten sposób już połączyłem tekst. No tutaj też jest ten poprzedni, a niech już sobie tam będzie. Teraz już dołączyłem ten tekst do tej maski. Czyli z takimi obiektami, które są na innych warstwach, właśnie typu zdjęcia, teksty, no jak widać, trzeba postępować nieco inaczej. No to jeszcze powiedzmy, załóżmy, że będę chciał sobie wrzucić. Ok, na przykład jeszcze tą główkę, tak? Czyli ja sobie tutaj wezmę, zaznaczę to otoczenie, dam zaznaczenie odwróć, zmniejszę trochę zaznaczenie, aby nie było tych, a może o 2 piksele. Teraz skopiuję sobie i wkleję sobie tutaj w to miejsce, tak? Wklejam sobie. Oczywiście, jeśli kliknę tutaj na nową warstwę, tylko tyle, że miałem tutaj akurat włączoną edycję maski, więc jeśli chcę wkleić obraz normalnie, to muszę wybrać edycję warstwy i teraz obraz sobie wkleję, tak? Obraz sobie wkleję. No i teraz, jeśli na przykład chciałbym, aby, może ja trochę pomniejszę ten obiekt, powiedzmy tyle, chciałbym na przykład ten obiekt, żeby on był na mojej masce, powiedzmy w tym miejscu, prawda? Nawet dwa takie obiekty mogę sobie zrobić, zrobię sobie duplikat tej warstwy i drugi obiekt dam po drugiej stronie na przykład, prawda? No to dodatkowo połączę te warstwy, połącz dół. I teraz jeszcze dodatkowo wezmę warstwa, dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. I teraz, jak sobie skopiuję, Ctrl-C, kopiuję, teraz wybieram edycję maski warstwy i wklejam, Ctrl-V, tak? I daję zakotwiczenie. Daję zakotwiczenie. I teraz tą warstwę u góry można już usunąć. I wtedy mamy te główki już na tej masce. Czyli one się nam tu wrzuciły. I tak jak widać, wszystko się wrzuca w odcieniach szarości, bo maski was tylko pracują w odcieniach szarości. Także w ten sposób możemy dodawać sobie obrazy, zdjęcia. Jeśli chcemy je umiejscowić w danym miejscu, musimy zawsze dopasowywać rozmiar warstwy do rozmiarów obrazu i wtedy w tych miejscach, gdzie sobie ustawimy obiekty, zawsze one też pojawią się w tych samych miejscach na masce. Bo inaczej będą one środkowane względem obrazu, tak jak było to z tym przykładem tego napisu Toyota. I dobrze, że to wyszło, aby było wiadomo, że to tak właśnie działa i funkcjonuje. I to by było wszystko, jeśli chodzi o maski i ich działanie w GIMPie.